Nie wiem, czy oni się spodziewają, bo teraz ogarnęli, że chyba jest taka wbita, że jest dziura przez creepery zrobiona. Teraz się w nich wbije. Let's go. Nie wiem, czy dobrze rzuciłem, chciałem o to rzucić. Oj, Torek. Gdybym tam cyknął perłę, to bym miał kaplicę. Dobrze, że tam tego nie zrobiłem. Nie wiem w sumie co mam zrobić teraz. Tu jest zablokowane. Tu nie ma guzika, ludzie. Coś z diablesem może się ugra. A jakbyś creepera tam zrzucił im? Wiesz co, nie ma nocy. A tu jest też wyjście z tej strony. Zamurowane do nich. Jakby to w główne wejście u nich jest totalnie zamurowane i... Co oni chcieli tutaj? Oni chcą mnie zalać lawą, czy co? Ej, chyba mam kogoś u góry w sumie, swoją drogą. I... Bo słyszę, jak ktoś normalnie stawia te stepy. Dobra. No, ale że aż tak? Jak mu zależy na głowie, to przecież nie dostanie jej, bo spali się. No tak, jak dostaniesz knockout i instant deada w momencie, w którym będziesz w lewy. No. Czas mi spamuje, żebym bugował perłę. Nie, nie rób tego. No, wiem. Nie zbuguję perły. Perła ban, wiem o tym. Pogchamp? Wyszedłeś? Nie. Jak to? Zobacz, jak chcesz to zobacz na streamie. To nie jest zbugowanie. Wperłowałem pomiędzy schodki i leżę teraz jakby i mnie nie bije lawa. Okej, dobra. W pozo, to trzymaj tak długo. Respekt możliwe, plus. Możliwe, że będą chcieli to rozkopać właśnie, żeby ci lawa biła. Czekaj na błąd. Leżę sobie na razie. Ciekawe, co wykombinują. Długo zastanawiałeś się nad tym, czy, żeby pomóc Tobiaszowi wczoraj w jego podbrankowej sytuacji. Kiedy był u was, a jakby bił się z nami. Oj, bije mnie. Bije cię? Kto cię bije? Torek.
Oj. To słabo. No i knockout. To powiedz. Nie wiem, czy chcę... myślałeś nad tym? Nie myślałeś długo, a widzisz? No i zabierają mnie gdzieś. A to, no nie wiem. Można się zawieść. No niestety, wstyd, wstyd. Przykra sprawa. Co ty? Patrzę. O, ale rypło. No i koniec. I co? F. No i w sumie spoko było. Przykra sprawa. To wszystko przez brak. Co zostało? Tak, SKF powinien negocjować. Mhm. No ale no cóż no. Za darmo nie pracuje. Tak. Za darmo nie pracuje. Szkoda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kurde, ale teraz gadać? Burz, ja jestem fanem, ja nie chciałem zabijać. No to kto chciał zabijać? Nie, ale dla główki, dla główki. Dla główki. Stary, ja żałuję, że nikt z nas tego nie nakrywa albo nie miał live'a. Stary, my byliśmy tak zesrani jak nigdy. Jak nigdy. No my, to mogliście mnie wypuścić przecież. Ale ty byś nas, stary, potysiał, nas jest tu trójka, ale to nie ma żadnego znaczenia. No oczywiście, że ma znaczenie, przecież gdybym was potysiał, to bym nawet nie wyszedł stamtąd, to by nie miało totalnie sensu. O, ale creepery się respią, ja już znam takie, że nie ma wyjścia. Ma, już tutaj coraz bliżej widzę inwiatka, nie? Jak ty się tam dostałeś? No przyszedłem pomóc koledze Jaworowi, niestety. Jak przyszedłem, Jawor to już nie żył. A, no tak, Jawor tak. Się chciał wbić po artefakty chyba. No, coś nie pykło. Coś nie pykło, no. Jaj, to Jawor. Nie no, Burz, ja ci tak, ja główkę tylko, jestem kolekcjonerem, także jeżeli jakieś itemy chcesz czy coś... Nie, to... nie, ja sobie pozbieram itemy już. Jak o nie, na on streama, jest zły! Wbije na streama. To nie powinien tego zabić. Jak wbije na streama i cofnę, to będzie stream snipe. Jak cofnę streama, i żeby zobaczyć, co się stało tam dokładnie. Nie no, możesz sobie zobaczyć. Co teraz, Inwiaczek na spawna idziesz, tak? Wypuściliśmy Busza. No, tak się składa, że w sumie idę, no. Ale jeszcze wrócę, o, pamiętaj, ale wrócę. Ja wiem inaczej, że ty co wpuścić. Tam mi zabiłeś? Secika by się to była zapłata. Ale pieska to, zostawiłem. Secika zaraz porobimy może. Ale Busza wypuści, bo mi wtedy inwiaczka bił. Jakby bił mi inwiaczka, to mógł sobie kopać dalej spokojnie. No wczoraj... No wczoraj to biłem inwiaczka, nie? Nawet pomagałem waszemu koledze z gildii. Nie wiem, czemu tak zdecydowaliście, no. Bo zacząłeś bić a nas, widzisz, wiesz? Bo zacząłeś nas bić. Ja wiesz, my się spotkaliśmy w Indzie, Burz. Ja myślałem, że ty po prostu przyszedłeś pozwiedzać, a ty mnie zacząłeś tysiać. No, to no bo się dowiedziałem, że zabiliście tego, nie? No przepraszam, no rozwalił nam mechanizmy, wbił z creeperami do naszej bazy, to co mieliśmy powiedzieć? O, sorry, witamy w naszej cześć, bazy. Jawor. No. No nie, no stary, jak ktoś nam wbija, wiesz, z creeperami do bazy, to jest inna zabawa. Jakby, jak jeszcze, wiesz, na jakichś niewidkach czy coś, to jeszcze czaje, ale jak wiesz, chodzi i rozwala nam mechanizmy z redstone'a i rozwala nam ściany z creeperów i tak dalej, no to nie jest raczej przyjazne wejście, więc zabiliśmy go jako obrona bazy, no. Nie no. Nie tysiać, no. A teoretycznie to wiesz, ciebie z twoim przyjacielem, któremu wczoraj pomagałeś, łączą te braterskie więzi, a z nami... Dokładnie. Ja no nie no, dobra, w sumie mogę zrozumieć waszą decyzję, rzeczywiście się wbiłem i zacząłem was bić, no nie? Dobra, no w sumie. To nic osobistego. True. Nie? Ale ja jestem ale głowę zatrzymamy. Ja na ale to jest zabiegłem autograf. To nie jest sezon, gdzie budujemy sobie wszystko. Oczywiście. To raczej walki, nie? Walki. Pytanko, bo tam oprócz jak może tam jakiś itemek wypadł, to mógłbym. Spokojnie, i wiaczek ci na farmi tam. Nie, bo na spodnie zbieram. Słuchaj, Burz, mogło być gorzej. Mogłeś spotkać mnie w nederze z łóżkiem. O, tak też mogło być. Patrz, oni ci grożą. Nie, mówię, że to nawet dobry scenariusz był. Czy ja nie wiem, czy kiedykolwiek groźba od Diablesa coś groziła, ale... Nie no, widzisz, mi kiemu groziłeś, że go wysadzę i go wysadziłem. No nie, no to widzisz. Nie, chciałem tylko powiedzieć na koniec. Burz, jesteś mile widziany w Doom. Właściwie prawie każdy jest mile widziany w Doom. Ale ty, Burz, wyjątkowo.
Bardzo dziękuję. Torek, bo ty nazwałeś swoją miłe słówka szmaciarskimi zachowaniami. Nie, powiedziałem, że zdarzają się w naszej gildii szmaciarskie. To bo racja, to jest fakt. To jest fakt. Tak, tak. Nie, no ona, naszym celem jest zgarnięcie całej gildii rap do naszej gildii Doom. I połączyć rapy z Doomem. Jest po 10 osób. W gildii. No, to ktoś musi lokmy chyba dostać. Kogoś wyrzucimy, nie ma problemu. Okej, okay, rozumiem. Dobra, go do Doom, go Doom. Ja muszę sobie, wiecie, ludzie, przemyśleć wszystko. Na pewno, no nie, no wiecie, no wtedy nie będzie totalnie balansu, ale no.